Tutaj na poziomie minus 2 powstają aktualnie tory odstawcze za stacjometra Karolin, czyli tutaj pociągi będą zmieniać swój kierunek po wykonaniu całego kursu jadąc od Brudna. Natomiast dalej będzie wyjazd na powierzchnię, na stacji techniczno-postojowej Karolin, która w tym momencie powstaje. I jak wygląda jej realizacja na koniec października 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale, bo więcej sieci wysokiego napięcia jest schowanej, więcej torów się pojawia, budynki są cały czas wykańczane i ogólnie inwestycja po prostu postępuje do przodu. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do meta. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał Zapraszamy do metra. W ostatnio widzieliście, jak powstają trzy ostatnie stacje metra, jeżeli chodzi o Chrzanów, Karolin i Lazurową. Jak coś macie do tego filmu, link w opisie teraz. I oczywiście w karcie. Natomiast w dzisiejszym materiale Wam pokażę, jak powstaje stacja techniczno-postojowa Karolin, gdzie oczywiście prace również są realizowane i zaczynamy standardowo od tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o sieć wysokiego napięcia, która jest aktualnie chowana pod ziemię. Dzięki czemu nie będzie tutaj jeszcze po prostu będzie skablowana, i nie będzie niekonieczności w tym miejscu prac pod siecią wysokiego napięcia i będzie można po prostu zrealizować wszystkie budynki, jeżeli chodzi o chociażby fundamenty, jak tu widzimy, że dokładnie po środku elektrowozowni znajduje się ten słup, czy oczywiście pozostałe prace, jak chociażby jeżeli chodzi o wyjazd pociągów metra z właśnie poziomu minus 2 na poziom 0. To wszystko jest tutaj niezbędne, jeżeli chodzi o schowanie tej sieci wysokiego napięcia. I jak widzimy, jest ona już schowana, jeżeli chodzi o dwie główne linie, pozostała jeszcze jedna trzecia, a w tym miejscu znajduje się jeszcze jedna czwarta i wydaje mi się, że ona też będzie chowana, bo tam to było pokręcone. Zresztą widzimy tam koparki, które pracują przy jednym ze słupów i widzimy po prostu fundamenty pod nową konstrukcję, jeżeli chodzi o nowe słupy. Tak samo to wygląda w tym miejscu. To widzimy tą sieć, tutaj się ten właśnie jeszcze ciągnie przez tereny Tesco i parkingi właśnie w tym miejscu. Natomiast tu widzimy słupy, nie wiem, czy to są stare, czy to są nowe do używania. Natomiast widzimy tutaj fundamenty pod nową konstrukcję, jeżeli chodzi o słup, więc tam właśnie będzie zlokalizowany ten jeden ze słupów. No i tutaj po prostu ten cały teren będzie uwolniony od tego, co się znajduje nad ziemią, dzięki czemu będzie można po prostu zrealizować wszystkie budynki, które w tym miejscu aktualnie jeszcze nie mogą być realizowane. Dlatego też czekamy oczywiście bardzo, żeby to się udało zrealizować w końcu. Tu oczywiście widzimy te trzy linie, które się kończą i właśnie są skablowane na poziom podziemny, gdzie po prostu one się ciągną wzdłuż samej budowy i terenu nowego STP Karolin. No i oczywiście czekamy, aż to po prostu się zakończy, by można było zacząć rozpoczęcie prac na terenie całego STP już pełną parą, niż to, jak aktualnie właśnie w tym miejscu prezentuje się w tym momencie. Tymczasem zaczynamy sobie materiał, jeżeli chodzi o omawianie konkretnych budynków, patrząc oczywiście standardowo od strony wschodniej terenu STP Karolin, czyli oczywiście standardowo od zbiornika retencyjnego, który się znajduje właśnie dokładnie w tym miejscu. Następnie mamy ten duży, wyższy budynek, czy to jest magazyn przyobiektowy, jak dobrze pamiętam. Jeszcze sobie sprawdzę dla pewności. Tak, to jest magazyn przyobiektowy. No i dalej oczywiście za nim się znajduje, tak, po lewej stronie ten niski budynek, który się tutaj prezentuje, to jest hala tokarni i lakierni. On jest już właściwie, jak widzicie, wykończany, jeżeli chodzi o zewnętrzną część. Jeszcze brakuje okien i drzwi, które tutaj są montowane. A następnie za nimi znajduje się całkiem ładny, długi budynek numer 10, który tutaj jak widzicie też się powstaje z fundamentami, ale to jest cały czas budynek numer 10 i to jest budynek hali napraw taboru, więc tutaj oczywiście będą naprawiane wszystkiego rodzaju pociągi, jeżeli chodzi o całe składy jeżdżące tutaj, czyli Skody i Inspiro, które tutaj jeżdżą, i też nowe pociągi metra, które pewnie będą niedługo zakupione, jeżeli chodzi o obsługę kolejnych odcinków metra, właśnie tutaj będą serwisowane, jeżeli chodzi o jakieś większe prace, które po prostu nie będą mogły być realizowane na samych elektrowozowniach. Tam dalej oczywiście będzie budka wartownicza przy Selgrosie, bo oczywiście będzie wyjście, a tu już prezentują się nam powoli krok po kroku elektrowozownik. Tak jak widzicie, same budynki te końcowe, jeżeli chodzi o małe zaplecza socjalne i biura, znajdują się już w tych miejscach całkowicie, a jeżeli chodzi o fundamenty, całe hal jeszcze nie powstały w związku właśnie z fundamentami od samych słupów od sieci wysokiego napięcia, które właśnie się w tym miejscu znajdują. Więc dlatego też
To jest konieczne, jeżeli chodzi o schowanie ich pod ziemię, no bo inaczej nie da się realizować tych wszystkich prac, jeżeli chodzi o ten zakres budowy. Tymczasem tu widzimy też cały zakres, jeżeli chodzi o nowe tory, które najprawdopodobniej niedługo zaczną się pojawiać i też widzimy, że właśnie pod tymi torami mamy wystające rurki, z tych rurek wychodzą przewody, a te przewody to będzie właśnie przyłącze, jeżeli chodzi o trzecią szynę, bo pociągi metra nie jeżdżą pod pantografem, czyli nie ma właśnie sieci nadpowietrznej, jeżeli chodzi o zasilanie, sieci trakcyjnej, tylko są zasilania z trzeciej szyny, która ma prąd. No i dlatego też cały teren właśnie na dole będzie musiał być zamknięty od ruchu jakiegokolwiek, bo po prostu wiecie, jeżeli jest sieć nadpowietrzna, no to pod nią można na spokojnie przejść. Jeżeli mamy sieć, jeżeli mamy przyłącze energetyczne, które znajduje się w formie szyny jezdnej, no to od niej można po prostu o wiele łatwiej się podpiąć, jeżeli chodzi o prąd i też po prostu one muszą być o wiele bardziej zabezpieczone. W jej rejonie po prostu nie mogą przebywać żadni ludzie. Tymczasem tutaj prezentuje nam się całkiem ładnie już nowy budynek, jeżeli chodzi o nastawę. Widzimy, że na samym górnym piętrze będą całkiem ładne szyby prezentujące cały teren zakładu. No i stąd wszystkie rozjazdy i całość będzie po prostu zarządzana, jeżeli chodzi o ruch na terenie całego STP Karolin. Tutaj z kolei mamy wyjazd dla czterech torów, jeżeli chodzi o pociągi metra. No i jak widzicie, pojawia się już nawet zadaszenie, jeżeli chodzi o sam dach, czyli widzimy po prostu, że tutaj się pojawia strop. Tak samo jak na STP Kałaty będą takie ścianki dzielące, które po prostu będą nam uniemożliwiać patrzenie na te pociągi wjeżdżające z boku i oczywiście wskoczenie tam od tamtej strony. No i tam dalej widzimy również, jak się prezentuje stacja metra Karolin, tam jeszcze dalej jest Chrzanów, wentylatornia szlakowa V01, znaczy V02. I w tym miejscu widzimy teren, który po prostu jeszcze nie został zajęty przez ten tunel, bo ten tunel musi oczywiście być wybudowany właśnie metodą odkrychłową na całym odcinku. TBM-y stąd nie startują, one wystartowały z stacji metra Karolin i cały ten odcinek na terenie STP musi być zrealizowany właśnie metodą odkrychłową na tym całym terenie. No i to w tym momencie jest właśnie realizowane dzięki temu, że już właśnie sieć wysokiego napięcia w niektórych miejscach została całkowicie schowana. Tymczasem tutaj po lewej stronie najbardziej skrajny wlot, który tutaj widzicie, to jest budynek numer 12. Jest to oczywiście komora odkurzacza, a obok niego jest myjnia dla taboru. Natomiast w tym miejscu widzimy cały układ torowy dla pociągów wjeżdżających w trzy elektrowozownie. Elektrowozownie numer 7, 8 i 9. No i właśnie tymi torami na drewnianych podkładach będą pociągi wjeżdżać. Ja jestem tylko łącznie ciekawy jednej rzeczy, bo normalnie na inwestycjach kolejowych podkłady, znaczy nie podkłady, tylko rozjazdy przyjeżdżają po prostu na specjalnych wagonach przechylonych pod kątem. Natomiast moje pytanie jest, jak dojeżdżają tego typu rozjazdy na teren STP Karolin. Bo biorąc pod uwagę, że ta stacja techniczna postojowa nie ma przyłącza kolejowego obok, pomimo tego, że jest pełno torów, to jestem ciekawy, jak to dokładnie tutaj jest realizowane. Tymczasem tutaj po prawej stronie widzimy dokładnie cały budynek, jeżeli chodzi o myjnię, wraz z zapleczem budowy, wraz z zapleczem samym, jeżeli chodzi o myjnię, oczyszczalnią ścieków i oczywiście odkurzaczem, który tam się będzie znajdować. No i ten budynek jest cały czas wykończony, ale cały czas nie ma jeszcze chociażby bram wjazdowych i wyjazdowych. Tymczasem tutaj, jak widzicie, rozjazdy są całkiem ciekawe i skomplikowane, bo mamy rozjazdy typu Anglik i te tradycyjne rozjazdy na lewą bądź prawą stronę, więc jest ich tutaj naprawdę całkiem dużo. Chodzi oczywiście o to, ażeby była możliwość na swobodnego manewrowania pociągów po wszystkich torach, niezależnie oczywiście od wjechania z danego toru, jeżeli chodzi o wyjazd z stacji metra Karolin, czy też oczywiście wyjazd z warsztatów. Z ciekawostek wam powiem, że żadna elektrowozownia na terenie STP Karolin nie będzie przelotowa. Wszystkie budynki, pomijając komory odkurzacza, wraz również oczywiście z myjnią, nie będą przelotowe i po prostu będą krańcowe, więc tutaj jak pociąg wjedzie, będzie po prostu musiał wyjechać korzystając z drugiej kabiny. To takie ciekawostki techniczne, jeżeli chodzi o samo STP. Dalej oczywiście prezentuje nam się pozostałe budynki i główny budynek, jeżeli chodzi o wejście. Tu będziemy odbierać przepustki, będziemy wchodzić, odbijać się i też będzie główny wyjazd, jeżeli chodzi o wszystkie pojazdy. No i obok niego przed nim, tak samo jak na STP Kabaty, będziemy mieli naprawdę całkiem duży i pokaźny parking dla pracowników właśnie w tym miejscu. I też, który będzie chroniony od innych osób za pomocą ekranów akustycznych, konkretnie od Instytutu Energetyki, który w tym miejscu się znajduje, aby była po prostu cisza i nie było hałasu właśnie tam dla nich. A tam macie rondo, które chcieliście się cały czas, żebym pokazał wam w filmie, więc proszę bardzo, rondo w Ursusie właśnie tam powstaje. Nie, no może kiedyś zrobię jakiś materiał tam tamtej inwestycji. Tymczasem wracając do metra, tu możemy zobaczyć właśnie ten główny wjazd, cała część biurowo-socjalna, jeżeli chodzi o te trzy elektrowozownie po lewej stronie. No i po prawej stronie coraz to więcej torów się pojawia, to ich jeszcze nie było w poprzednim materiale.
Teraz widzimy, że pojawią się tutaj właśnie nowe rozjazdy na drewnianych podkładach, a tutaj jak zawsze cały czas oczywiście widzicie budynek numer 23, czyli warsztat służb utrzymania infrastruktury, który jest naprawdę całkiem pokaźnych rozmiarów. Mamy już właściwie większość, jak nie prawie wszystkie okna zamontowane. Drzwi cały czas są jeszcze montowane. Widzimy, że są w niektórych miejscach dykty po prostu wstawione, aby ciepło stamtąd środka nie wylatywało. I ten budynek już od wewnątrz jest w tym momencie wykańczany, jeżeli chodzi o poszczególne elementy, więc to też jest dobra informacja, jeżeli chodzi o te prace. Tu też widzimy oczywiście cały zarys mniej więcej, jeżeli chodzi o to torowisko, jak będzie wyglądać. No i tu są tory wjazdowe do tego wielkiego budynku, który się tutaj prezentuje, czyli budynku głównie jako budynek 27, czyli oczywiście zajezdnia taboru specjalnego. Tutaj z kolei po lewej stronie prezentują nam się teraz dwa budynki. Ten pierwszy, który tutaj teraz widzimy, to jest magazyn odpadów, a ten kolejny, który tam widzimy, to jest budynek numer 19, to był budynek magazynu materiałów łatwopalnych i gazów technicznych. Przelatujemy sobie i oblatujemy to wszystko od tej strony i tu po prawej stronie widzimy kolejny budynek, to jest budynek numer 28, czyli oczywiście warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych. No i powiem, teraz przejdziemy nad dużym garażem, który właśnie się znajduje dla tych wszystkich oczywiście pojazdów, jeżeli chodzi o pojazdy specjalistyczne jeżdżące po terenie zakładu i po terenie całej infrastruktury metra, no ale biorąc pod uwagę, że raczej metro nie ma nic prawie nadziemnego, to większość pojazdów jeździ po terenie STP, bądź musi jeździć oczywiście po torach. Więc tak mniej więcej prezentuje się cała inwestycja, jeżeli chodzi o STP Karolin. Mam nadzieję, że Wam trochę ją przyswoiłem i przybliżyłem, jeżeli chodzi o tą realizację ostatniego odcinka drugiej linii metra warszawskiego. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybę i ten dziwny dzwoneczek. W najbliższych dniach zobaczycie jeszcze przelot nad tą całą inwestycją. A kolejny film pełen z STP Karolin i z wszystkich stacji zobaczycie za 2 miesiące, czytaj w grudniu 2024. Więc sobie jeszcze chwilę poczekamy. Chyba że coś specjalnego będę mieć dla Was do pokazania, to wtedy oczywiście wcześniej, szybciej wpadnę. Może jakieś przebicie na Krzanowie, czy kto wie, coś może jeszcze innego ciekawego. No tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. No i w tym tygodniu jeszcze trochę filmów może będzie ciekawych. Cześć!